Zachowali swoją unikalną kulturę, strój i język. Wilamowice, niewielkie miasto koło Bielska-Białej, zamieszkują potomkowie osadników holenderskich, niemieckich i szkockich, którzy przybyli do Polski w XIII wieku. Język wilamowski jest naprawdę unikalny. Posługuje się nim dzisiaj tylko kilkanaście osób. Dlatego powstało Muzeum Kultury Wilamowskiej, które odwiedziła dzisiaj Fatima Orlińska. Hocogon grisa oływu osioń DTVS, a na łodora i wymysoj. Kultura wilamowska i odrębny język, którym posługują się wilamowianie, to dla wielu prawdziwy fenomen. Tamtejszy folklor przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, a chęć zachowania dziedzictwa w postaci muzeum wyrażana była już od dziesiątek lat. Muzeum Kultury Wilamowskiej powstało dzięki zaangażowaniu nie tylko lokalnej społeczności, ale również Stowarzyszenia Wilamowianie i Uniwersytetu w Oslo. Dlatego w muzeum będą prowadzone między innymi badania naukowe. Najbardziej charakterystyczny poza językiem jest strój wilamowski, który występował tylko na terenie Wilamowic. Jest on bardzo eklektyczny, ponieważ wilamowianie byli tkaczami i handlarzami. Handlowali po całej Europie z tymi swoimi wyrobami, więc z tych miejsc, gdzie dojeżdżali, czyli na przykład do Istambułu, Wiednia, Moskwy, Berlina, Londynu, przywozili te lokalne materiały, niejednokrotnie bardzo, bardzo kosztowne, i tworzyli z nich strój wilamowski, który dzisiaj widzimy współcześnie. Jest on niesamowicie rozbudowany, ma kilkanaście wersji na każde święto, w zależności od statusu społecznego, od statusu materialnego danej osoby. Całość wystawy jest dwujęzyczna, wzbogacona o multimedia i nowoczesne technologie. Projekt o wartości 8,5 miliona złotych udało się zrealizować dzięki środkom własnym gminy, ale przede wszystkim dzięki dofinansowaniu z funduszy norweskich. Muzeum ma być również miejscem spotkań lokalnej społeczności i przestrzenią do nauki języka. Była pewna zapaść przez kilkadziesiąt lat tej komuny, powiedzmy sobie, i powolutku utracono pewne odrębności, jakby wyjałowiły się stroje wilamowskie typowe zanikły, ale jednak gdzieś ciągle była ta kultura śmiergustów, śmiergłośników, i później ta pomalutku ta kultura wilamowska zaczęła się odradzać. Dlatego to muzeum jest właśnie tym zwieńczeniem, i ten język, który zaczyna być rozwojowym, bo nie umiera, tylko się rozwija. Coraz więcej ludzi mówi po wilamowsku. W najbliższy weekend muzeum zaprasza na dni otwarte, których pełen harmonogram dostępny jest na stronie internetowej. W programie poza zwiedzaniem muzeum są warsztaty zielarskie, prezentacja podręcznika do nauki języka wilamowskiego czy wieczór z pieśnią wilamowską.